6. W tym wideo opowiem Ci bardzo ciekawą sytuację, kiedy lekarz uprawniony do badań kierowców wpisał kod ograniczeń do prawa jazdy przepaska na oko. No, trudno się nie domyślać, że nie jest to zbyt komfortowe dla kandydata na kierowcę, który nie chce wyglądać jak pirat, nigdy takiej przepaski na oko nie nosił. Piszę do Pana w następującej sprawie. Mój syn wkrótce odbierze prawo jazdy i będzie miał wpisany kod ograniczenia 01.05, czyli opaska na oko. Syn jest jednooczny, urodził się z zaćmą, jest bezsoczewkowy, ma usuniętą tą soczewkę, wszczepu nie ma, natomiast drugie oko jest zdrowe. I chciałabym Pana zapytać, dlaczego będzie musiał do prowadzenia auta ubierać tą opaskę, no wiadomo, w przypadku jej grozi mandat, na co dzień tej przepaski nie nosi, bo tak naprawdę do niczego mu nie jest potrzebna. No, myślę, że jazda w przepasce, w tej opasce może być dla niego stresująca, niekomfortowa. No i proszę mi wyjaśnić, czy decyzja lekarza badającego syna w opasce o opasce była słuszna i czy w jakiś sposób ją jeszcze można zmienić. No a jeżeli można, to w jaki to sposób? Będę bardzo Panu wdzięczny, jeżeli Pan odpisze. No cóż, zgadzam się z tym, że ta przepaska może krępować, może dosyć dziwnie wyglądać, szczególnie u osoby, która wcześniej niczego takiego nie nosiła. Ale zacząłbym tak po ludzku, od pogadania z tym lekarzem, wyjaśnienia swoich racji. No, ja na przykład na jego miejscu bym się tutaj dostosował do swojego pacjenta. No, jeżeli by ten lekarz nie zmienił zdania, no to raczej napisałbym, no nie wiem, czy to jeszcze jest termin na odwołanie, czy terminy już nie minęły, ale jeżeli termin na odwołanie nie minął, napisałbym odwołanie i przekazał mu je do dalszego przekazania. Reszta jest wtedy jego sprawą. Natomiast no, jeżeli niestety terminy minęły, no to można by pójść do innego lekarza. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak masz coś ciekawego w tym temacie, na temat kodów do prawa jazdy, tych nieszczęsnych opasek, zapraszam Cię tutaj do komentarza tego filmu. Oczywiście możesz tutaj skomentować na mojej witrynie internetowej. Wejdź na nią, jest tam naprawdę dużo ciekawych informacji.